Dzień dobry, witam Was serdecznie. Jestem dzisiaj razem z Magdą. Magda jest naszą kursantką i jednocześnie pacjentką, można powiedzieć. I stwierdziliśmy, że z racji tego, że temat Magdy jest dość ciekawy jednocześnie może być trudny do rozkwienia w gabinecie, dlatego że tematy nie są specjalnie oczywiste, to prawdopodobnie zrobimy sobie z Magdą pewien cykl pracy, gdzie zaczniemy sobie od wywiadu, podprzyjemy diagnostykę, zrobimy sobie być może jakieś różne formy terapii, Część z tego może będzie nadawał się wrzucić na kanał YouTube, owy. Zobaczymy. Będzie wyglądała. Część rzeczy może pojawić się w Neuroklubie. Tak czy inaczej, na pewno Magda zobaczycie więcej niż jeden raz. I zobaczymy sobie, co z tego ciekawego wyjdzie. To jest taki materiał, który niestety nie możemy od razu zaplanować w jakiś sposób. No bo tutaj jakby życie pisze scenariusze, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale na pewno będzie bardzo fajnie, bardzo ciekawie. A dziś zrobimy sobie taki mały wywiad, który i pozadajemy pytania w ogóle Magdzie, które padają też u nas w gabinecie, które niekoniecznie mogą być kluczowymi pytaniami fizjoterapii, ale w sytuacji, kiedy pracujecie jakby bardziej jako neuroterapeuta, właśnie korzystacie sobie z takich metod pod kątem pracy kanał autonomicznym, pod kątem neurotyki terapii, pod kątem jakby kinezjologii, to mogą być kluczowe w planowaniu pracy i dla osób, które są kreatywnymi terapeutami, na pewno będą bardzo fajnym punktem wyjścia w różne procesy. także. Cześć Magda. Cześć. Ja powiem, wam, że z Magdą widzieliśmy się kilka, kilka dni temu na kursie masażu głokich mhm. i stwierdziliśmy, że o, coś może fajnego tutaj uda nam się ugrać i jednocześnie wspomóc zdrowienie Magdy, bo troszeczkę tutaj się dzieje. Chwilę tam powiesz, co coś się tam się dzieje. Coś tam, coś tam się dzieje. Dwa kilka rzeczy fajnych przygotować dla was i to może być przydatne dla osób, które są, na przykład w takiej sytuacji jak Magda. I mówię, kurde, co teraz zrobić, jest w ogóle beznadziejnie. Ktułam się od lekarza do lekarza i ten efekt jest taki sobie. Więc co mogę zrobić, żeby to chciało jakoś wspomóc? No i dla terapeutów, którzy z takimi osobami też pracują, bo to nie jest tak, że to jest jeden na, nie wiem, 10 milionów osób, które ma kilka problemów takich ginekologiczno-metabolicznych, jednocześnie z narządem ruchu związanych. Nawet no, i pacjentów jest bardzo dużo i niestety myślę, że w skali najbliższych lat będzie ich jeszcze więcej. Dobra. Słuchaj, może zacznijmy sobie od takich tematów e, bardziej e, ciało, mm -hmm. narząd ruchu. I ty masz jakieś aktualne. Jakbyś miało, tak? Wyjść od czegoś, zacząć jakiś. pracować z jakimś tematem, to co to by, co to by było? Pierwsza rzecz. No, coś w ogóle teraz Pierwsza rzecz, nie wiem. To najnowsza. Mam bardzo niestabilną kostkę, na przykład. Mm -hmm. I potrafię iść sobie i nagle tracę równowagę. Albo A to, to kostka sobie skręciłaś? Naciągnęłam po prostu chyba. I to jakiś dłuższy dłuż temat? Wiesz, co chyba z miesiąc temu, dwa miesiące temu. I po prostu zauważyłam, jak zaczęłam biegać na bieżni, to po prostu nie jestem w stanie w pewnym mhm. momencie, jakby utrzymać stabilności. Muszę zejść z bieżni. Myślałam, że jakby zmienię buty, będzie okej, okay, ale jakby mhm. i nie. I też pojawia się wtedy właśnie wśród stopiu ból. Mhm. A to kwestia też chodzenia. Po prostu mhm. chodzę i boli. Okej. Okay. I wcześniej, przed tymi dwa miesiącami, było ok. Było ok. Wcześniej miałam z lewą problem. Taki sam? E, no gorszy, Pstrykało tam jakieś tam degeneracja. A e, też bolało, czy właśnie? Bolało, tak, tak. Kulałam przez dłuższy czas. Na lewą? Na lewą. I to ile się coś utrzymywało? To było tak, że chyba, załóżmy, że kilka miesięcy czułam, przestało i wróciło dwa razy gorzej. Też więc na lewo, czy naprawdę? Na lewą, na okay. lewo. Wszystko było lewo. Dobra. I to Później było na studiach. I potem po prostu zostało mi tak, że jak dużo chodzę, to zaczyna pstrykać, coś przeskakiwać, a to już nie jest bolesne, tylko no, okay. takie niestabilne. I bym teraz prawa noga. I teraz prawa ja tak później przeskoczyło, zaczęło się lewej i teraz później prawo od razu? Tak, nie, na nie, na nie, Była jakieś tam przerwa. No ale lewa dalej pstryka. Tutaj ta sprawa jest po prostu mocniej stabilna. I bolesna. I bolesna. Dobra. No. Zaczynamy od prostej tematyki, zaczynamy. Co, co <laughs> się dalej dzieje? Dalej, jak dłużej, dłużej pochodzę, to bolą mnie kolana tak, że nie jestem w stanie zejść ze schodów. Na przykład to znaczy idę, idę, idę na spacer, załóżmy, chodzę z koleżanką, dobra, pochodźmy po mieście i robimy nawet te 10 tysięcy kroków. Jak już schodzę do metra, to już czuję, że ledwo idę. Każdy krok to jest po prostu pieczenie z tyłu. Z tyłu, ok. Głównie z tyłu, tak. Gdzieś w dole pod kolanowym. No ciągnie jakby od góry tutaj coraz mm -hmm. niżej. To jest takie ciągnięcie. Dobra. Jeżeli w tym gabinecie pojawią się pacjenci z różnymi dolegliwościami biolowymi, z różnymi problemami, które się na siebie nakładają, obciążają tego pacjenta. Dodatkowo dochodzą problemy metaboliczne, obciążenia układowe. Nie wiesz za co się zabrać, Klasyczna fizjoterapia rozkłada ręce. trening męczy tylko i wyłącznie za ostre objawy. To ewidentnie musimy zobaczyć na kursie neuronowej terapii. Do zobaczenia w Warszawie i Krakowie. Pokażemy ci, jak z tą osobą pracować, jak zrobić diagnostykę, jak zaplanować terapię, jak osiągać fajny efekt terapeutyczny. Zaczniemy Ale... od dołu. Tak, no jedziemy. tak sobie pomyślałam, że będzie może łatwiej. Dobra. Yy, kolana... I Od kiedy masz ten problem z kolanami? Od zawsze, chyba. Kolana. Od zawsze? Kolana jakby zawsze mnie bolały. Tak mam wrażenie. No. Zapamiętajcie ten temat kolan, bo on będzie później nam potrzebny, dlatego że jak wejdziemy w tematy takie bardziej narządowe okay. u Ciebie, bo ja już wiecie co nieco o gdzie wiem, bo na kursie widzieliśmy się na MTG, to ten temat kolan wróci w sytuacji problemów metabolicznych później, bo okay. niektóre narządy powiązane są z innymi obszarami w ciele i to też fajnie na to zwrócić uwagę, ale za chwilkę. Dobra, idźmy sobie wyżej. Co tam się jeszcze... Jak jeżdżę rowerem, blokują mi się rzepki, więc muszę siedzieć bardzo wysoko, żebym w ogóle mogła pedałować i okay. gdzieś tym rowerem jeździć. No i bolą. Ogólnie tutaj na górze okay. też jest takie. Potrafię wstać rano z bólem kolan po prostu, jak mm -hmm. bez powodu. Czyli on się pojawia i przy ruchu, i przy ruchu. I przy bezruchu. Tak. Ok. Jak jest się wypozurecku. Jeździsz, jeździsz długo rowerem, to jest taki sam ból, jak wstajesz rano i te kolana są to, to jest podobne uczucie? Bardzo podobne, okay. tak. No Dobra. ale na przykład dzisiaj boli mnie prawa, tak mhm. po prostu. Nic nie robiłam, nie byłam na siłowni kilka dni po prostu boli. Dobra, a w skale się, 10 się oceniła ten ból? No to jest takie 4, czyli znaczy 4 bardziej dyskomfort mhm. może, nie ból. I jak dłużej pochodzisz, to on się zwiększa, na tak? Na sile się, tak. Wtedy Do czuję, ilu? że mi się jakby blokuje rzepka, okay. trochę czasami jeszcze podkuleję. A wybucha kolano. No. A ty wtedy... masz takie wrażenie, że tak jest dużo tam w tym kolanie się dzieje, pod kątem tego, że tam jest jakby dużo, ciasno, ciśnienie zwiększone? No, że znaczy tak, tak czuję jakby inaczej prawo od lewego. Mhm. Też nawet jak robiliśmy na kursie, miałam napiąć kolana, rzepkę, prawa się w ogóle nie ruszyła, lewa okay. normalnie. Okay. No, więc tak jakby, jakby nigdy nic mi się nie stało do nogę mhm. ale no czuję inaczej. I to jest prawa strona, i ta kostka teraz jest bolesna bardziej, i ta kolano też jest bardziej prawe. Tak. Dobre. Tak. Prawa strona, widzę, ale że ciekawe się dzieje. Tak, sobie. ale no, no, ja nie wiem, czy to właśnie prawe kolano po lewej kostce. Może tak być? Być może, tak, wiecie, mi się my, wydaje, my że nie było wiemy mniej więcej bo, w tym samym czasie. E, jakbyś miała jeden temat, to jest, wiesz, łatwo balansować, mm -hmm. że okej, okay, miałaś problem z lewą kosk, przycięła ciężar na drugą stronę i tak dalej, ale w sytuacji, kiedy tych tematów jest więcej i one się nakładają na siebie, to już ciężko, wiesz, tak by wyciągnąć taki wniosek, jeden, że o, przyciła ciężar, teraz masz problem z prawą nogą. Okay. To może być za mało, no nie? E, dobra, idziemy sobie dalej. Co jeszcze tam dalej. ciekawego powiesz? Nie wiem, czy mówić już o chorobowych rzeczach, czy jakby przejść po prostu... Nie, bo idźmy jeszcze może w narząd ruchu na razie, no nie? Dobra. Ruchu, podzielimy sobie to jakoś troszeczkę. Okej. Okay. No, no to boli jakby mnie połowa głowy mhm. z promieniowaniem do prawej łopatki. Mhm. Takie, no... Nie, nie wiem, czy to jest drętwienie, ale tak właśnie wzdłuż kręgosłupa. Tak mhm. po prostu... I to jest tak, że po prostu dokładnie pół głowy... Tak. I razem z nim narządami typu oko, ucho, nos, coś tam? Czy um, czuję, jakbym miała zatkane ucho, ok, ucho i nos i jakby ból gałki ocznej. Tak, jakby było tam jakieś zwiększone ciśnienie. Tak jakby tam za okiem bardziej? Tak. Okay. Jakby coś tam działo. A to się też z bólami głowy jakimiś wiąże, po prostu, że czujesz tak. też po tej prawej stronie? Tak. Najczęściej, jak mam jakieś bóle głowy, to są tu. Tutaj, tak? Tak. Okay. Przód, prawa strona. Tak, ok. ewentualnie lewa, czyli z tyłu po prawej mhm. stronie. I od kiedy też. masz ten z głowu tematy? Od 2019. Co się wtedy wydarzyło? Eee, przewróciłam, czyli spadłam krzesła na studiach. Mm -hmm. Uderzyłam się właśnie w tył głowy. Mm -hmm. I no, miałam wszystkie objawy e, wstrząsienia muzyku, więc stwierdziłam: mm -hmm. OK, no to możemy pójść na, e, do szpitala, tam mm -hmm. na SOR. Więc koleżanki mi zaprowadziły. No, jakby już wtedy siedziałam chyba 6-7 godzin na tym sorze, więc samym tam, nie wiem, co to było za badanie, mhm. to już nic nie wyszło, ale właśnie wtedy poczułam tę prawą stronę dziwnie, mhm. więc przyjęli mnie na oddział i miałam właśnie rezonans magnetyczny, po którym miałam wstrząs anafilaktyczny, i wtedy to się jeszcze bardziej nasiliło. No, jest kontrastem robiony, tak? Tak. Okay. Tak. I no i po tym kontraście właśnie poczułam, że jakby ta twarz mi jeszcze bardziej spływała, mhm. takie właśnie uczucie spływania. No i to się otrzymuje od tamtej pory. Jakby mm -hmm. ani w, w żadnym z tych badań nic takiego nie wyszło, a, a to dalej jest. Były jakieś sytuacje od tego 2019, że to się na przykład e, bardzo zmniejszyło, albo bardzo nasiliło? Na czy się, jak mam jakieś alergie, no to okay. wtedy tutaj bardziej, a, albo jak bóle głowy, mm -hmm. albo piszczenie w uchu też się pojawia. No, ale na nie wiem, to jest tak, że e, sen to poprawia. Ruch to poprawia. Nie. Jedzenie to popra nasila, cokolwiek innego? Jakby nie. jakieś takie wychylenia w jedną albo w drugą stronę? Nie. Tak Mniej samo cały jest czas. tak, chyba właśnie. No, czasami mam wrażenie, że pogoda. Nie wiem, czy to okay. możliwe, ale no, od pogody czasami czuję, że jest na przykład mocniej tak. po lewej znaczy, stronie. Znaczy, czy to jest możliwe? Jeżeli ty odczuwasz, że na zmianę okay. pogody się ja zmienia, możliwe. to tak się <laughs> dzieje. Po prostu tak się dzieje. No, nie? Ty to odczuwasz. Do. Jakby Jakaś zmiana zachodzi, no nie? Hmm. Czy to e, zmienia się jakieś tam, wiesz, napięcie tkanek i tak dalej, e, nasze ciało reaguje na zmianę ciśnienia w niewielkim stopniu? Więc jeżeli na przykład tam już są jakieś podrażnienia receptrowe, jakieś nie, nadwrażliwości, powiem też reaguje na środowisko zewnętrzne, na ciśnienie na zewnątrz. Często na przykład ludzie po urazach różnych, to nawet spotka się z tym wielokrotnie, na przykład czują na przykład ból jakiś pod kątem chorób reumatoidalnych. Mhm. Na przykład czują ból stawów, dlatego że Tkanka łączna i lekko obkurcza się w sytuacji, kiedy ciśnienie się zmniejsza, czyli idzie deszcz. Okej, okay. bo jest bardzo minimal... to jest minimalny wiesz, jakby ten nasz mm -hmm. żyje cały czas. I w sytuacji, kiedy tam już jest jakiś problem, to ta minimalna zmiana może już troszeczkę dawać jakieś wrażenia bólowe, jakieś. Nawet to nie musi być ból, to może być jakiś dyskomfort, albo jakiś taki niespecyficzny objaw, nie? którego na przykład nie ma po drugiej stronie, czy albo na przykład w drugim stawie. A Więc jest to możliwe, no po prostu, po prostu tak jest, no nie? Dobre. Dobre. Co tam dalej? Znaczy, no, okej, okay. jedna rzecz się nasila czasami to właśnie promieniowanie do tej prawej łopatki, mm -hmm. z te, takim mrowieniem. Ale to też nie, bo od niczego nie zależy. Po prostu czasami mam, czasami nie mam. E... No, aktualnie boli mnie rewa, lewa ręka, mm -hmm. bo e, dzień przed, e, właśnie dzień przed e, kursem byłam na siłowni. Myślałam, że do ostatniego dnia kursu mam zakwasy. Mm -hmm. I robiliśmy chyba rotację zewnętrzną, zrobiłam magrawkę, dotknęłam jakby ja ty, psz, Tak. ludzi, którzy są w temacie. Tak. Zrobiłam dokładnie to, i nagle poczułam straszliwy nie byłam w stanie ręki podnieść mm -hmm. tak w ogóle. I coś tam był, Maciek pomasował, mi coś tam porobił, nic nie pomagało. Monika też coś tam, osoba, która była w parze, też coś tam porobiła, nic za bardzo nie pomogło. Eee, ale jakby stopniowo to przeszło, mm -hmm. ale dalej czuję jakby ból. Mm -hmm. Tak jakby tak. podniosę normalnie, ale to już ciągnie. Ale z, z, tego, z tego co już tutaj na już wiemy, to jest tak, że e, widać, że niewielkie obciążenie może u duże problemy, no nie? Mm? Czyli jak ta ręka, jak e, to, że e, le, dziwnie stanęłaś sobie tą kostkę już jakoś tam nadwyrężyłaś, możemy powiedzieć. Więc e, mały bodziec stresowy dla ciała, e, silna reakcja. Tak. I to tak obserwujesz często w swoim życiu, że tak masz? Tak. Ok. No po siłowni bardzo często wychodzę z bólem czegoś. Mm -hmm. Nawet jeżeli robię, staram się zawsze robić wszystko technicznie, nie obciążać się mm -hmm. mocno, no, no to jednak... I to jest bardziej taki trening oporowy, siłowy, tak? Y tak. Mm -hmm. no bo cardio to po prostu kolana moje bardzo ciężko, albo właśnie kostka teraz, co już w ogóle nie pozwala mm -hmm. za bardzo na takie rzeczy y co dalej. No, i to dużo się dzieje, tylko że ty jesteś e, suszową młoda no nie możemy powiedzieć. Tak. Ile ty masz lat? 24. 24, to taki wiesz. No. Po, teoretycznie masz być że powinien być power siła wieku, no nie? Dużo się dzieje No to czy tak się nie czuję absolutnie, <laughs> żeby to był power wieku. No, ogólnie takie właśnie czuję osłabienie, taką niemoc, że mhm. nawet jak pójdę na doła właśnie na siłownię poćwiczę, mhm. jak to ludzie czują się super, a ja po prostu wszystko boli. Okej. Okay. Takie po prostu no flag dzisiaj osiąłem taki dzień, że raz po prostu rękę podnoszę, po prostu mnie boli wszystko. Wiecie, z, e, jeśli też powiem tak teraz tutaj tak to co, jak, jak w ogóle wyłapaliśmy się troszeczkę na kursie tej, bo robiliśmy sobie, my na kursie MTEK robimy takie e, prosy do testów neuromięśniowych. No i tam właśnie ekipa, z którą tam ćwiczyłeś sobie, mówi, że e, w ogóle tutaj nic nie, nie działo, nie? I czy dro, dobrze to robimy? No i okazało się, że oczywiście dobrze to robili, tylko tutaj mieliśmy temat tak zwanego globalnego hamowania, czyli jakby e, wszystkie mi się może powiedzieć, że nie do końca twój układ nerwowy zarządza nim tak, jak, mógł, tak jak mógłby, no, nie tak, jak powinien. Więc to dla nas oznacza, że no, ten twój układ nerwowy jest troszeczkę obciążony. Dużo nałożyło się na siebie, przez co wiesz, jakby na początku jest taka sytuacja, że coś się w naszym życiu dzieje? E, Przeciążyliśmy się, ma jakieś problemy, może się nie odżywamy, wiesz, jakieś takie tematy, być może jakieś emocjonalne, i to powoduje, że nasze ciało wpada w taką reakcję, walkę, ucieczka moc, napięcie. Wtedy często jak sobie te, testujemy, to mamy tak zwane. Globalną hipertonię, czyli podwyższone napięcie praktycznie wszędzie, pod kątem tego, że nasz ciało chce nam wspomóc troszeczkę. Ej, masz troszkę więcej mocy, masz trochę więcej napięcia, trzeba z tym stresem coś zrobić, no nie? Ale później, że ten temat się utrzymie długo, to jest. Efekt. Taki, że. Nie mam siły, czuję niemoc, ileż może to trwać, jest beznadziejny i tak dalej. I to. Ten stan też nam często wychodzi w ramach właśnie testów jako takie globalne wyhamowanie. Mhm. Czyli już kiedyś byłaś w takiej pewnie ra, e, sytuacji tam walka, ucieczka, napięcia, dużo. Być może czułaś to, może wiesz, kiedy to było. No ale później, że to się utrzymuje długo, 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 to nie mamy nieskończonych zasobów. No, one, się, one się gdzieś kończą, no nie? E, nie to, że by się skończyły, bo jesteś, wiesz, na tyle młodym wieku, że e, trochę pracy e, twoje pod kątem e, właśnie gdzieś stworzenia takich warunków do zdrowienia mhm. I zaraz, zaraz by działo, no nie? Wszystko fajnie. Tylko, jak ja pamiętam, to osoby, u których na przykład uczyłem się, to mówiły, że jeszcze z tego globalnego napięcia takiego dużego można spokojnie wyjść samodzielnie, zmieniając troszeczkę styl życia, to w globalnym wychowaniu już potrzebujesz trochę wsparcia, no nie? To do tego cię? nic nie działa, <laughs> Tak sama próbuję. <laughs> może tego nic nie działa, potrzebujesz troszeczkę wsparcia, znaczy nie to, że nic nie próbujesz, bo za chwilę pogadamy sobie o tym, myślę, że robisz bardzo dużo, no nie? Pod tym kątem tylko twój temat wymaga e, dobrej kolejności. Czyli dobrej kolejności, dobra. I to jest, skończyliśmy sobie teraz narząd ruchu u ciebie, tak? Z tych tematów, które... No mniej, mniej więcej. więcej. jakieś bóle plecków? To... Klatki piersiowe i tak dalej? Jakieś przy oddychaniu? Klatka, tak. Nie wiem, czy przy oddychaniu, czasami się podduszam, mhm. tak spontanicznie bym to powiedziała, Spontanicznie <laughs> podduszanie. Czyli, y, nie uprawiasz jakiejś aktywności fizycznej zwiększonej? Tak? Tylko po prostu. Przy też. Okay. Yy, ale po prostu czasami idę i nagle czuję, że ja się zaczynam prosić. I nie możesz się łączyć No tak? ciężko, tak. Okay. Albo zaczynam czuć ból w klatce, taki, mm -hmm. że ciężko jakby nape napełnić I co, w ten, co wtedy robisz? Czekam. Ale <laughs> tak że już po... pozycję, że jest nie, żeby że się, się Nie, żeby się nie że ruszać, nie. Nie po prostu się, się nie ruszam, aż czekam, okay. aż ból ja po prostu zejdzie za ze mnie. I schodzi? No trochę to trwa. Ile? No kilka minut do okay. dziesięciu, tak. I wtedy wtedy jakby... Ja mogę zawsze nie są oddychać. I dalej idziesz? I dalej idę. Dobra, okej. Okay. No, y, ból pleców no to tak bardziej y, na dole czasami coś mhm. tam, ale to nie jakoś tak, że mocno mi przeszkadza. Kiedyś bardziej, teraz mhm. już, już mniej. Mhm. Y, z takich irytujących rzeczy to są drętwienia, które są Czego? na stop. Kończyn, połowiczne, różne. Mhm. W nocy potrafię się na przykład obudzić i mam wzdętwiałe i ręce i nogi. Mm -hmm. Albo tylko ręce, albo tylko połowa ciała. Mm -hmm. I to chwilę trwa po prostu, zdaniem to że za mnie zejdzie. Mm -hmm. Albo też potrafię leżeć sobie, czytać książkę, czyli mam gdzieś taką pozycję i nagle czuję, że odcina mi ręce, że po prostu całe mi mrowią i muszę zmienić pozycję, poruszać się i wtedy dopiero mm -hmm. przestaję. Dobra, to jest ważna informacja, potem się zapytam jeszcze o kilka rzeczy, jak jeszcze mm -hmm. dorzucimy sobie twoje tematy metaboliczne bardziej i uroginekologiczne. Ale to też, no dobra, to nie będę przeszedł do tematu. Co tam się w Twoim brzuszku dzieje? Brzuszek. E... SIBO, Mo, IBS, mm -hmm. e... endometrioza. Mm -hmm. Jak to się tak wszystko napędza. No. Czyli ogólny stan zapalny litek. Tak. Co się dzieje. Dzieje się. A to jest tak, że na przykład Ty odczuwasz w ogóle w tym brzuchu cały czas coś? Dyskomfort e... jakiś? Teraz, jak trochę coś tam podleczyłam, to mhm. to jest są dni, gdzie, gdzie, jakby, gdzie jest ok, mhm. aczkolwiek Bez... też się przyzwyczaiłam, okay. że na przykład zapominam, ktoś zapyta mnie, o faktycznie, coś tam czuję. Mhm. No, dzisiaj na przykład mam dyskomfort, ale to takie 5 na 10, bym powiedziała, więc okay. jest ok. A to jest tak, że on się nasi na przykład po jedzeniu, albo przy wypróżnianiu, albo przy czymkolwiek innym? Przy stresie, mhm. To jest ból 11 na 10 dla mnie. Okay. Żołądka, I żołądka. Czyli żołądka, ale też. Y, wiem, że z tego, co się dowiedziałam, to dwunastnica, bo promieniuje mi do serca i do kręgosłupa. Okay. Ten ból. Okay. Y, ale czyli po, zaczyna się tutaj tch, 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 i tak. promieni sobie, tak? Tak, tak, tak? Gwiazda. Tak, dokładnie tak to działa. Okay. No, y, po jedzeniu czasami, czyli jak, jak zjem czego nie mogę jeść, mm -hmm. no to wtedy. A duże, czy nie możesz jeść? Sporo. Znaczy bardzo dużo nie mogłam, wiele rzeczy gdzieś tam wiem, że jak zjem małą ilość, już, to jest okej, okay. ale mm -hmm. dalej dużo nie mogę. I też się boję trochę, może okay. tak, że już tak w mojej głowie to, to siedzi, że A jak, jak, nie mogę Jakie jak były produkty, przy których się najbardziej nasilało? Warzywa, w większości warzyw, okay. nabiał, korowie w ogóle, mleko. Możemy podziękować okay. za Czyli jest wzdęcia? Tak, wzdęcia, okay. ból brzucha, słodziki. Okay. Dramat. Ty tak się z Sibo trochę objawia, no nie? Że no. jest jakby nawet wypisz wodę wody i tak, tak. Czy coś no. takiego. E, dobra. E, no, te tematy, które wymieniasz, szczególnie jakby IBS jest takim psychosomatycznym tematem, no jest Zresztą, że ty temat czujesz, tak? Że mhm. jest rodzaj stresu konkretny, jakiś. No i z automatu pch, nasila się to, nie? Czyli ona ma duże podłoże psychosomatyczne. Mhm. Mm, dobra. E, endometrioza, ciężko powiedzieć, ale na pewno jakby ten stres też gra jakąś tam rolę w tym procesie zapalnym. A jeśli chodzi o jakieś tematy uroginek, to na przykład odczuwasz jakiś ból podczas miesiączkowania, podczas mikcji, podczas wybróżniania czy, czy gdziekolwiek? Czyli no właśnie jak zaczyna się u mnie cykl miesiączkowy, mhm. czyli pojawia się okres, mhm. no to wtedy ogólnie mam ból od pasa w dół, bolą mhm. mnie całe nogi do, do kostek. Mhm. Też, tak, y, parcie na pęcherz, parcie właśnie na Ale odbyt. podczas miesiączkowania, tak? Tak. Okej. Okay. Czasami na też co dzień... na co dzień, czas y, rzadko, ale jakby głównie prze, jakby załóżmy, że tydzień przed i w trakcie. Mm -hmm. to, to jest jakby najgorszy moment. No i ovulacja czasami tam. W tydzień przed, ovulacji. w trakcie i po też? Czy tydzień nie? Po, po nie, po jest chwilę przed, relaksu trakcie, dla mnie. Tydzień przed i w trakcie to jest prawie dwa tygodnie. No. <laughs> Czyli pół miesiąca. No. no. Nieźle. No i tak co miesiąc. Okej. Okay. E, dobra, masz jeszcze jakieś inne tematy bardziej zdyngzowane? Bo wiem, że coś wspomniałaś mi też o astmie wcześniej. Tak, astma ze 4 lata temu się pojawiła, ale to to są właśnie takie też spontaniczne napady. Mm -hmm. e, przy wysiłku, jak jest gdzieś gorąco, jak jest dużo kurzu, to wtedy mm -hmm. gdzieś tam to się nasila. No i przy stresie, no to, to się dusza. Dusi się przy stresie? No. A du dużo stresu masz na co dzień? E, czyli ogólnie można powiedzieć, że nie. Ale stresuje mnie wszystko. Mhm. Dosłownie wszystko. Okej. Okay. Ale nagrywamy tutaj dzisiaj się nie dusisz? Dusiłam się wcześniej, tak? ale teraz jakby już jakby się pogodziłam z tym, że tu jestem kamera, że ja okay. tutaj siedzę i jest okej, okay, więc jakby. Dobra. No. A te tematy metaboliczne, od czego się w ogóle zaczęło? Co było, co było pierwsze? Pamiętasz może? Czyli. Znaczy, nie trzymanie moczu, no to od zawsze. Okay. To było coś normalnego. Aha, pamiętasz jakby nawet jak byłaś dzieckiem, tak? Znaczy nie, nie może, nie, jakby nie spałam i okay. jakby się wypróżniałam, nie, mm -hmm. tylko bardziej gdzieś tam wsiknę. Wisiłkowe takie, psiknę, to, takie. Tak. ok. No. Większe ciśnienie, kichasz, tak, skaczesz, coś tam tak, i to też nie jak byłaś dzieckiem? Tak, od zawsze. Mam wrażenie, mm -hmm. że od zawsze. Po od, od kiedy pamiętam, gdzieś skakanka, no to po prostu wytrzymałam gdzieś 10 koniec. Mm -hmm. Okay. Więcej nie mogę. I, aha, czyli zaczął się od dół brzucha, tak? A mm -hmm. później dopiero były jakieś tematy jelitowe? E, tematy jelitowe gdzieś na studiach mm -hmm. się pojawiły, bo tam chwila, chwila wyciszenia była i. No, 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 tak, no, 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 z dwa lata temu. Okej. Okay. Dobra, A czyli. E, okay. A tematy astmowe też niedawno, tak? Cztery lata temu, z tego co mówiłeś? Cztery lata temu. Mm -hmm. Tak to potem widziałaś, to myślałam w kategoriach, że jako dziecko nawet już miałaś, nie miałaś. Nie, okay, nie, byłam problem. alergikiem i gdzieś tam podejrzewali, bo nigdy nie oddychałam przez nos, tylko zawsze o to gdzieś tam myśleli, że, że to może astma, ale nie, nigdy A teraz jak oddychasz? Słysza. Teraz trochę już nie nauczyłam nosem, więc na co dzień tak, ale w nocy... Okej, okay. a robisz jakieś treningi tak. oddechowe? E, czasami, wcześniej, mhm. kiedyś, mhm. ale to... no, różnie. A to w sensie nie robiłaś, bo nie widziałaś efektów za bardzo? No, nie... okej. Okay. To raczej nie. A no i zapomniałam, że jeszcze bruksizm i zaciskanie zębów mm -hmm. w nocy, więc codziennie rano budzę się z bólem całej szczęki Codziennie zęb. rano? Codziennie rano, okay. więc muszę spać w tej takiej szynie relaksacyjnej, bo bez niej to... Oj. Znaczy szkoda zębów, no nie? Prawdopodobnie, no. bo jakby sama szyna, ona może często nie dawać jakichś takich efektów, wow, że w ogóle nic się nie dzieje, no tylko jakby chroni zęby tak. i daje trochę takiej, z racji tego rozwarcia lekkiego w no tam powiedzmy takie możliwości na regenerację. Także tak, coś tam się rzeczywiście, na pewno się nie psuje, no nie? No nie, bo więc... zauważyłam już pierwsze oznaki zgrzytania ząbów, więc okay. bez szyny nie zasypiłam teraz. Dobra. I teraz tak. Dużo nam się dzieje tematów. powiedzmy mi jeszcze tak. Ważnym tematem dla nas jest tematy urazowe trochę. Ty już wspomniałeś, że jest ten uraz głowy. W 2019 roku, mhm. którego rzeczywiście poczułaś jakieś problemy z prawostrą i tak dalej. Mhm. Ale też wiemy, że nie możemy wszystkiego na ten uraz głowy postawić, no bo wcześniej już jakieś tematy pękorżowe na przykład były. No, coś tam I jelitowe się też były, czy nie? E... Co, Przy było, co, co, było przed, co było przed tym urazem w ogóle? Jak, jak, jakie ur, bo oczywiście nie wiemy, czy ten uraz coś zrobił, czy nie. Ciężko powiedzieć mhm. nam. Natomiast jest to pewnego rodzaju jakby punkt zahaczenia w Twoim życiu, że się wydarzyło po nim sporo. No. Dość, więc pytanie, jakie rzeczy działy się przed urazem? Aż nie pamiętam. Nie Wreszcie, pamiętam. Tyle się chyba działo że po tym urazie, że nie wiem, co było przed. Wiem, że na pierwszym roku studiów podejrzewali u mnie refluks, mm -hmm. bo miałam takie bóle żołądka, okay. że mnie odcinało na środku. Na przykład szłam na egzamin, po prostu czułam się tak źle, że musiałam gdzieś siadać po prostu na, na środku ulicy, bo mm -hmm. nie byłam w stanie dalej iść. Okej. Okay. Czyli Ale wiemy, że tycho, jakieś rzeczy, tycho. czyli coś z żołądkiem, coś z pęcherzem działo się przed. Uh -huh. I jakieś bóle kolan też mówię, że pod tak. pamiętasz, to one były. Tak. Ty kończyn doleń związany mocno z pęcherzem dla nas. Okay. I z jej tym grubym częściowo też. O, coś pokominujemy sobie tutaj, okay. zobaczymy. E, dobra, więc uraz też to warto zobaczyć sobie. Jakieś inne urazy jeszcze miałaś oprócz tego? Nie. Jest skręcenia kostek. Czyli no, ty tam. Czy tą lewo skręciłam? Faktycznie mhm. ta prawa może nie skręcona, ale na jakieś na okay. pewno. Okej, dobra. Jakieś inne upadki na głowę, wypadki samochodowe? Wypadek samochodowy, ale w którym się nic nie stało, okay. więc. Jakieś tam przykład Czy takie jest łódźka lekka? w ogóle nic zero? I do końca pamiętam, wiem, że tylko w auto wjechało, jakby. Nie pamiętasz, bo się odcięło, pamięć? Nie, to nie odcięło. Temu. Jechałam chyba nawet na egzamin do szkoły muzycznej. Mhm. I po prostu my stałyśmy z mamą i samochód ciężarowy zaczął się cofać, jakby w moje A, okay. drzwi. Ale nic takiego okay. chyba nie. Tak mi się wydaje, że nie. No może się stało. stało, nie? też tak może być. E, ty miałeś jakieś operacje? Nie. Nie, jeszcze nic. Nie, no. nie, nie. Nie, nie. nie, nie planuję, nie dam Dobre. się uśpić. Mhm. Tak, jakby. To jest pewnego rodzaju ryzyko, no, ale. No, dziękuję. Dobra. Może nie będzie trzeba. Może Mam już... nadzieję. Dobra. E, I teraz tak. E, kolejne pytanie dla nas jest dotyczące jakby regeneracji Twojej, ale już trochę powiedziałeś, że rano wstajesz, boli Ci kolana, masz tutaj napięte żwacze, z... dużo mm. sztywności porannej, więc zakładam, że nie wstajesz nigdy taka wypoczęta, że, wow, jestem nawodowana energią, że szkołę, jadę, w nowy dzień wchodzę. Nie, raczej bym powiedziała, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam niezmęczona. Okej. Okay. No. Jest taka nowa, prawie że jednostka chorobowa, a można być jednostka chorobową? zespół przewlekłego zmęczenia. Co to o mnie? To o tobie jest? To o mnie, jestem wiecznie zmęczona. Okej. Okay. No, co takie dni, że po prostu tak działam, że aż mi się chce wymiotować, mhm. bo już nie daję rady. Okej. Okay. Po prostu chciałabym pójść spać. No i nie mogę zasnąć. I, ale tak nigdy nie możesz zasnąć? Znaczy mam problemy ze zasypianiem? Mogę nawet trzy godziny trzy godziny zasnąć. i dany czas na medytację. To jest ten moment, kiedy wiesz, jakby jak na przykład leżę przez pierwsze dwie minuty i mówię: Ojej, jeszcze nie śpię. Dwie minuty? Tak, tak, tak. Ja się wiesz, tak. to jest moje super, super moc. Kiedyś myślałam, że to jest jakby przewlekłe zmęczenie, dlatego wyszkłady się mi odcinę? No. albo ja po prostu tak mam. Okej. Okay. No. Ja to ja po godzinie myślę, okej, może coś zacznę robić. Godzina to długo. Przyspieszymy ten proces swój. A nie, żeby... by było. O, nie mogę spać przez 10 minut już. Ponownie 10 minut. To jest taki zdrowy czas. Do kwadransu, kiedy zasypiamy. Jest OK. To jest normalna sytuacja, że kładziesz, wyciszasz się, zmniejsza się ilość myśli. Możesz trochę na oddechu skoncentrować i tak dalej. I to od spokojnie uspać. Oczywiście wcześniej trzeba troszeczkę przygotować sobie mm -hmm. cały taki lifestyle, tak? Ten okay. wieczorny rytuały typu. Nie, nie walę ze światem w oczy, jest jakby cicho, spokojnie, jest książka, i wtedy po prostu ciało się tak by cisza, by cisza, by cisza, dziesięć leżenia, bez ruchu, przekręcasz się, odcinasz się. Budzisz się w nocy? Tak. Mhm. Czyli no teraz bardziej koło piątej, potem szóstej, potem mhm. siódmej, potem ósmej, tak, okay. nie wstanę. No. Ale to jest tak, że nie budzisz, bo tak jest, budzisz, czy po prostu cię nie, wybudza? Nie, 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 się budzi, po, prostu. po prostu się wybudzam. Okay. I mam bardzo, kiedyś mam bardzo głęboki sen, mm -hmm. teraz mam bardzo, taki po prostu słyszę, wszystko, co się dzieje dookoła. Okej. Okay. No. Ciekawe, bo tutaj, czyli w sytuacjach, jeśli o regeneracji, to jedynie, że się nie, nie możesz zasnąć, to się wbudzasz w nocy, to jeszcze wstajesz nie wypoczęta. Tak. Wszystko źle. Wszystko? Wszystko źle. I to jest jakby rzecz, którą my, jakbyśmy chcieli zacząć u ciebie, to musimy się nad niej pierwszej skoncentrować. Trochę regeneracji poprawić. Mm -hmm. Dlatego, że chcielibyśmy, żeby Twoje ciało się trochę samo samoregenerować. Bo my nie mamy takich możliwości żeby ci wszystko naprawić. Nie wiem, czy w ogóle mamy jakiekolwiek możliwości żeby ci cokolwiek naprawić, no nie? Więc musimy jakoś stworzyć pewne warunki, żeby ono się regenerowało. I stworzyć sobie jakiś taki plan działania, co zrobić, żeby się zacznę troszeczkę lepiej regenerować. Mhm. Dobra. Dużo rzeczy, które powiedziałaś, ma takie podłoże trochę psychosomatyczne. Te choroby, które wspomniałaś, czyli właśnie IBS, częściowo endometrioza, astma, na pewno. Mhm. Plus to, co powiedziałaś, bardzo ważna rzecz, że te tematy twoje pojawiają się w sytuacji... Ee, nasilonego stresu. Czyli stres się nasila tak. i wtedy pach, 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 pojawia się drogiwości bólowe, no nie? I tak. problem z oddychaniem, duszności i tak dalej. I pytanie jest takie, czy ty w tym temacie coś robiłaś? Byłam... U psychiatry byłam na terapii rok, takiej jeden na jeden, mhm. potem byłam na grupowej mhm. przez pięć miesięcy. Mhm. No i teraz wracam znowu mhm. na, na terapię. Cokolwiek z tych rzeczy, jeśli chodzi o ciało, mentek i tak dalej, poprawiło ci się po którejś tak, z tych terapii? Tak, tak, tak. Okay. Zdecydowanie ta jeden na jeden, bo tam trafiłam w stanie takim, gdzie po prostu taka cały czas noga latała, cały czas okay. się dusiłam. Sen to w ogóle tragedia była. No, i duszenie się co, co noc przed zasypianiem ból w klatce, okay. ale i nie tylko przed mm -hmm. snem. Po prostu w ciągu dnia był non-stop, ale taki bardzo, bardzo silny. Teraz mm -hmm. jest po prostu dyskomfort. Okay. A wtedy było, no, ciekawie. Mm -hmm. fajnie, fajnie, że wracasz sobie. Dlatego, że oczywiście tutaj, oczywiście jakbyś pracowała z psychotropą, to to będziecie pracowali pod kątem, e, no, bardziej umysł, bardziej emocje, bardziej, nie wiesz, jakim nurcie terapii pracowałeś wcześniej? czy to był bardziej... Ja będę zmyślała, jakaś integralna, integracyjna. Integracyjna jest coś takiego, integracyjna. No? Integracyjna. To jedna z nich była na pewno taka, druga, nie pamiętam. Okej. Okay. No, to może być później jakby dla nas jakby istotne, jak będziesz sobie pracowała. To też jest fajnie wiedzieć, że jak pracujecie z psychoterapeutą, to fajnie wiedzieć jakim, w jakim nurcie, bo one też są, niektóre nurty bardziej nadają czegoś, drugie bardziej czegoś innego. aczkolwiek i tak kluczowe jest to, że tak naprawdę kluczowy jest terapeuta, a nie e, nur, z którym pracuje. No to, to jest Numer jeden, no nie? Mm. Bo z kimś można mieć fajny vibe, chemię i tak dalej, i po prostu czujemy, że ten proces idzie, że oddajemy na podobnych falach, ten człowiek nas rozumie, e, a może być tak, że ten nurt nie, nie jest do końca jakby do tego, Człowiek najbardziej zbadany chyba jest poznawczo-behawioralny i najwięcej terapeutów w Polsce pracujących tak. właśnie w ten To na to wracam. W ten sposób. Okej. Okay. Tak. Państwo, dużo doświadczonych, dużo zdrowia do domu, dużo mm. prac. Tak. Twojej pracy. Mm. Super. Super. Dobra, powiedz mi jeszcze tak, bo e, ty oprócz tego jeszcze gdzieś robisz, tak, wiadomo, ćwiczysz sobie, robisz sobie trening oporowy, e, robisz sobie kardy, jeżeli po prostu kolana i stopy ci go pozwala, żeby mhm. troszeczkę poprawić sobie sytuację, e, robisz coś jeszcze pod kątem, co, jakie w ogóle te lekarze gdzieś tam trafiłaś, wybierałaś się, co, co tam w ogóle, jak twoja Ach. taka wiesz, medyczna przeprawa wygląda, wyglądała albo wygląda? Jak zaczę, znaczy pierwsze pojawiły się duszności, mhm. to wiadomo, poszłam do alergologa, mhm. Potem, jak pojawiły się, po tych dusznościach pojawiły się problemy ze snem, bóle głowy, mhm. to wtedy poszłam do neurologa. Mhm. No i neurolog wtedy stwierdził, że to jest na tle psychicznym, mhm. więc trafiłam do psychiatry. Potem trafiłam, a potem zaczęłam odkrywać swoje bóle żołądka. No to byłam u gastrologa, który powiedział, że no, leki na przeczyszczenie, będzie dobrze, proszę dalej nie jeść tego, co się nie jadło i tyle. Ty... I jak potem? No, jakby się nic nie zmieniło. Wyszłam z od tego okay. lekarza i wróciłam ponownie chyba rok później. Tak mnie straumatyzował. Mm -hmm. e, potem e, był pierwszy ginekolog. E, e, potem trzy miesiące jakby później było jeszcze gorzej, więc znowu ginekolog. I tam wyszła endometrioza i wtedy też właśnie lekarka powiedziała, że to może jest SIBO. Mm -hmm. Więc trzy miesiące później poszłam do gastrologa mm -hmm. znowu. No. I teraz byłaś na Sibo leczona, z tego, co mówiłaś, tak? Tak, SIBO i przy okazji Bakter mhm. się trafił. No, bardzo często. A brałaś na przykład jakieś leki na ten refluks? Mm, czy kiedyś brałam, ale właśnie nic nie pomagało, więc okay. przestałam brać. Dobra. E, no, wiesz, jakby jesteś taka dość mocno zmęczona tutaj przy lekkim zmęczeniu, często podbity, mocno akuryzaty, może teraz jest w takim stanie już, Zmniejsz, zmniejszonej ilości, mm. co bardzo często nasila takie procesy zapalne, no i jednocześnie potęguje na przykład inne infekcje bakteryjne. A ty w ogóle często chorujesz? E, kiedyś, non-stop. Mm -hmm. W ogóle jak byłam dzieckiem, to nigdy. Okay. Gdzieś pod koniec liceum studia, mm -hmm. to wtedy byłam na studiach, byłam non-stop chora mm -hmm. przez pierwszy semestr. E, a teraz e, no bardzo łatwo jakby łapie jakieś infekcje, mm -hmm. choroby i tak dalej. Teraz suplementuję mnóstwo jakichś tam witamin, więc od trzech miesięcy nie miałam nawet kataru. Mhm. Więc jest tam sukces. Mhm. No ale na ogólnie łatwo. Okej. Okay. Wiesz co, bo sytuacja jest taka, że jakbyśmy na przykład mieli jakiś punkt zahaczenia, od czego to w ogóle byś, jakbyś mogła wybrać, nie wiadomo, czy byś mogła, abyś mogła wybrać, od czego byś chciała zacząć pracę, to co by to było? Co, co cię najbardziej denerwuje po prostu? czy Przeszkadza ci w ogóle w ciele. Jest najbardziej taki, wiesz, wymagająca większość ilość uwagi. Czy najbardziej mi w tym momencie, że jestem zmęczona, jakby nie mam w ogóle chęci do działania, mm -hmm. to to jest takie irytujące, jakby bóle głowy i szyi. Mm -hmm. Teraz już ciężko mi się powoli patrzy w Twoim kierunku, okay. bo zaczyna mnie boleć tu cała okay. prawa strona. Okay. Wyso, to to jest fajne, bo my, my sobie też od tego w ogóle zaczniemy na początku i zobaczymy, jeszcze będziemy starali się, żeby to było w miarę kompatybilny, taki w ogóle materiał, taki bardziej holistyczny, to też jak będziemy potrzebowali wsparcia troszeczkę z innej strony, to też sobie będziemy to gdzieś tamcie trochę kierować. Jednocześnie, może to będzie fajne drogowska dla osób, które mają jakby troszeczkę, wiesz, podobne, podobne problemy. Okay. Dobra. Więc trochę się dzieje. Jakbyście mieli w ogóle jakieś pytania, na przykład, albo jakie pomysły w ogóle na przykład na Magdę, bo może też tak być, że wasze wsparcie będzie super, jakby w skodówką, fajną, to też możecie stawić sobie materiał tutaj w komentarzu w komentarzu e, pytanie albo sugestię jakoś, chętnie się do niego w jaki sposób odniesiemy i zabierzemy się w takim razie, nawet dzisiaj, może zrobimy sobie taką lekką mini-diagnostykę pod tym kątem, od czego warto byłoby zacząć na co zwrócić uwagę.